W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ewangelia według Jana, 14 rozdział, 1 i 2 werset. Dowód zameldowania. Wraz z kapitulacją nazistów pod koniec II wojny światowej ustała również żegluga między wyspą Borkum a lądem Stałym. Niedługo później na wyspę przybyli kanadyjscy żołnierze, aby wziąć żołnierzy Wehrmachtu jako jeńców wojennych i ogłosić wyspę obszarem zamkniętym. Dopiero w sezonie letnim 1946 roku alianci ponownie otworzyli Borkum dla korzystających z kąpieli. Warunkiem umożliwiającym wjazd na teren kąpieliska było jednak okazanie dowodu zameldowania. W przeciwnym razie podróż była zabroniona. Także do nieba, do obecności Boga mogą wejść tylko ci, którzy potrafią udowodnić swoje zameldowanie tam. Pan Jezus Chrystus mówi: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Tylko ci, którzy przyjmują, że życie i śmierć Jezusa dokonały się również dla nich, mają prawo wejść do obecności Boga. Tylko ci, którzy są gotowi wpuścić Go do swojego życia jako Zbawiciela, nabywają prawo do azylu w niebie. W domu Ojca jest jeszcze miejsce, a wejście do tego chwalebnego miejsca jest nadal otwarte. Kto chce, może wejść. Nadal jest zaproszony. Nadal aktualne są słowa: wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele, a także: nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, ożyje wasza dusza. Mateusza 2:24, 22:4 i Izajasza 55:3. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 1 i 2 werset.